Kurwa, zabić tych intruzów. Nie mamy broni, ale zabijemy łowców, poprzez bardzo długie okładanie ich naszymi gazetami. Ignis, to może być jedna z najtrudniejszych walk, jaka nas czeka. Muszę ci więc powiedzieć, to ja zjadłem twoje chipsy. Kurwa, wiedziałem. Jak przeżyjemy, to potrącę ci to z pensji. A teraz szykuj się, zaraz będzie piekło. Serio? Oni tak naprawdę już umarli? Nie, na niby kurwa, na rany Chrystusa, mówcie co tam się dzieje, bo ja gówno widzę z tej perspektywy. Dobra Jacob, i tak wiemy, że ty tu jesteś szefem. Bądź tak miły i oszczędź nam tej kaszany. Poddaj się albo stań do honorowego pojedynku. Co? Ja nie jestem szefem. To ten Sven jest. Co? Nie ma tu aktu własności Jehowych ani nic takiego. Jacob, ty zdezolowany krzywy kutasie. Bądź tak miły i umrzyj. Zostawcie naszego wielkiego mistrza. On na pewno nie jest naszym szefem, to ja jestem naszym szefem. Znaczy się, to ja jestem szefem Jehowych. Tak właśnie, naprawdę. Wsłuchajcie się w mój arcyprzekonujący głos. Ta, jasne. Ciao. Dziop. Kurwa, ale zajebiste animacje. No widziałem, on miał przy sobie tylko pączka. To ty jesteś szefem, więc nie ruszaj się, dekapitacja nie powinna aż tak boleć. Co kurwa? Masz Hagenowi przynieść moją głowę, to znaczy, nie, wiem totalnie o czym mówisz. Wcale i totalnie nie mam przy sobie tego kwitku zalego od tego murzyna Samuela Herda. Skąd wiesz, że ten kwitek jest od murzyna? Kurwa? No Jacob, twój łeb jest naprawdę wiele wart, nawet pomimo faktu, iż zawiera on tylko śladowe ilości mózgu. Więc ładnie kurwa z wisienką na torcie, proszę, staraj się nie wiercić, gdy ci będziemy ten durny ryj odcinać. Co to nie? Teraz jestem tylko właścicielem niedobitków moherów, bo się Ketronowi skończyła na nie dzierżawa i jej nie odnowił, a jakby i przyszedłby ją odnowić, to bym jej nie odnowił, bo nienawidzę tego satanistycznego trupa, bo mi nagrody nie dał kości jebany. O, jak się tak rozgadałeś, to może nam jeszcze historię twojego trudnego dzieciństwa opowiesz, Svelasie? A, z wielką chęcią. Urodziłem się w Toruniu w 1963 roku na początku marca. Hahaha, to był sarkazm, łopie, nie będzie pierdolenia na mojej zmianie. Chwila, czemu powiedziałeś, że jesteś tylko właścicielem moherów? Hahahach, gdybyś posłuchał mojej opowieści do końca, to byś wiedział, że nie zawsze byłem księdzem. Wcześniej byłem też cyrkowcem i pracowałem z iluzjonistą. Dzięki niemu poznałem sztuczkę. Hahaha, dzięki niej przeniosłem akt własności do kieszeni losowej osoby z tej sali. Nigdy, przenigdy się nie dowiecie, kim jest ta osoba i przenigdy. Mistrzu Jacobie, dlaczego włożyłeś mi do kieszeni ten oto akt własności Jehowych? Ja pierdolę. Uciekaj, pedosławie, uciekaj. Co, przecież policja już nie szuka pedofila. A, to dlatego mam uciekać. Hym, ciekawy łeb ma nasz przyjaciel. Małe dzieci! Dobra, mamy ten kanciasty ryjec tego pedofila. A co z Jacobem? Mieliśmy zabić szefa Jehowych. I w zasadzie go zabiliśmy. A Jacob, a srał go pies. Co? Nie wrócimy się go zabić? Przecie to skurwysy. On pomagał Ketrona ożywiać i to jego mohery nas dręczyły przez większość czasu. No fakt, ale po pierwsze Jacob powiedział, że nienawidzi Ketrona, a wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. A po drugie, nie wiem czemu, ale coś mi to zlecenie zaczęło śmierdzieć. Wróćmy z tym głównym i zobaczmy, jak na to ten zdziwaczały Hagen zareaguje. Kurde, czemu on ma między palcami u stóp galaretkę? Ma kotruchy, bo ta głowa śmierdzi. Już idę, zaczekaj, mam kolkę. Osiema Sauron, już po robocie. Nam szło trochę opornie, ale już po sprawie.
A jak ci tu poszło, Sauli? Ja ci zaraz kula dam, Sauli. Masakrycznie się skomplikowało, ale w końcu zabiłem tego jednego pedalskiego Jehowę. Co? Tylko jednego? Co jak co, ale takiego słabego wyniku się po tobie nie spodziewałem. My tak pi razy około z 33 ubiliśmy. Ignis, nawet nie próbuje mnie denerwować. Ty nie wiesz, co tu się działo. A chuj, opowiem wam później. A teraz zmywajmy się stąd, bo jak patrzę na to miejsce, to mi się żygać chce. Makot cieciu, bo ty mi przydeptujesz, sorka. Wielki mistrzu Jacobie, pomożesz mi, a mam jakiś wybór, co? Kowa. Cholercia, wielki mistrzu, co teraz? Przecie pan wielki mistrz nie jest teraz już naszym szefem. I no spróbujcie mi wypowiedzieć posłuszeństwo, a wam nogi z dupy upierdolę. Okej, ale czemu te łowce na gruty się nie wrócili, by nas zabić? W sensie, by pana zabić, panie wielki dyktatorze? Lechosławie, gdybym im tak nehama nie powiedział, że nienawidzę lorda Ketrona, to podejrzewam, że dzisiejsza data w naszych dokumentach figurowałaby jako data zgonu. Wielki dyktatorze, nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca. Kurde, nie denerwuj mnie, już i tak nie wiem, co mam robić. Kurwa, może by ktoś kompetentny zdał mi jakiś raport, czy co? Mistrzu Jacobie, to ja bardzo kompetentny. Bur, Gerosław, Gerosław, a no tak, Bur, Gerosław, zdaj nam jakiś sensowny raport. No to tak, 375 Jehowych wystraszyło się czernimej kaszanki. Nie wiadomo, gdzie uciekli. Łowcy zabili gdzieś tak mniej więcej 32 Jehowych. Arcyliber Chujosław nie żyje, liderzy Tedosław i Jądrosław nie żyją. Jedny Ciensław zmienił wyznanie na Ku Klux Klan. YouTubosław zaćpał się na śmierć marihuanem. Oczojebosław szczelił se w łeb, Tubesław zmarł ze starości. Metinosław miał takie epickie lagi, że go na inny serwer wyjebało. Kurwa, gdzie ja jestem? To pewnie przez te jebane Duposław i ci posław wyznali sobie miłość i porwali naszego niewolnika z Kastorany. Prawdopodobnie uciekli na Hawaje. Legosław nie żyje, Homosław nie żyje, Żydosław i jego uczeń. Teta umata w hakatangi hanga koała otamata aurecha aturi puka pichi maunga chronku poka i w chenuaki taandarach uchod ten dot ten stot ter trot tel mut ter be utle rat ten lat ten git ter koffer rat ten tter junno sław. Uciekli do Arabii Saudyjskiej, a liderzy Walesław i Jego Bellasław połączyli siły i zarządzają nad wyraz umiejętnie ostatnim oddziałem Jehowych. Jehowici, jeżeli chcecie przeżyć, to podążajcie za mną. Się zatrzymać. Nie. Co i to wszyscy? Zostałem jeszcze ja, ale ja się strasznie bardzo panicznie boję łowców i lorda Ketrona. Kurwa, jeżeli mamy się zemścić na łowcach i na lordzie Ketronie, potrzebujemy wsparcia, a tak na gówno nic, może chwilę poczekać. Wielki dyktatorze, mam koncepta. Zadzwonię do mojego kuzyna Bogusława, on dowodzi eksperymentalną, najemną, elitarną drużyną Jehowych, która może używać broni czarnej magii i jeść kaszanki. Że kurwa, co, czemu mnie nie powiedziałeś o nich wcześniej, padalcu? Ja pierdolę. Dzwon po niego i to zaraz. Open Gundam Star. Gundam Star. Open Gundam Star. Gundam Star. Open Gundam Star. Hey, sexy lady. Open Gundam Star. Open Gundam Star!
Mistrzu Bogusławie, Wackosław tańczył z playbacka. Z bólem dupy przyznaję się, tak to prawda tańczyłem z playbacka. A więc za karę Wackosławie, będziesz musiał zjechać sobie ostro na ręcznym podczas oglądania koncerta Justina Pedała Bimbera. Czy taka kara ci odpowiada? Tak. No i kurwa suitaśnie, ale Kosławie do swojego kuzyna za chuja podobny nie jesteś. Siema Lesiu, witajcie, szlachetny Jacobie. Oto ja Bogusław, a to moja elitarna ekipa. A to mój elitarny lider, Leukosław, jest lekko niestabilny emocjonalnie, a jego ulubioną potrawą jest białe szkło. A to jest Medykosław, szacun dla niego. Przez 7 lat studiów codziennie nie zażywałam amfetaminy i się jeszcze nieźle chłopakczyna. Co pan mistrzu opowiadasz, ja wcale nie zażywałem amfetaminy, przecie nie jestem silnie pobudzony psychologicznie. Motorycznie wcale nie mam przyspieszonej akcji serca i wcale nie jestem rozgadany, nie drżą mi chaotycznie mięśnie i nie jestem rozkojarzony o jaki ładny sufit. Ta świetnie. Słuchaj ta, zapłacę wam za zabicie łowców na Beirut. Wiecie, to jest taki czarnuch i wygląda jak Zoro. Drugi przebrał się za Supermana czy za inne komiksowe gówno. A zresztą co ja wam mówię, oni są tak popierdzieleni, że się bardzo łatwo rzucają w oczy. Ta, a dobra, zanotowałem to sobie. Za minutę ruszamy na łowy. Tylko jeszcze czekamy na mojego arcyelitarnego lidera. Dobry wieczór panom. Najmocniej przepraszam szanownych dżentelmenów za to bardzo nietaktowe spóźnienie. Nazywam się Hatarosław. Nie lubię galaretki. Kurwa, gdzie ci policjanci mieli tu na nas czekać, by znów nas do tajemnego przejścia zaprowadzić? No przecie mieli czekać. No cholera, to jest dziwne. Chwila. Patrzcie, ktoś jest na murach. Osiak, zdrada. Na święte imię Lorda Oktocienistego, Herbuś, czemu nie żyjesz? Kto cię zabił? Mów do mnie. Kto cię zabił, Herbuś? Jak to się stało się, że umarłeś? Herbuś, odezwij się do mnie. Kurde, szybko zmywaj, mi się nim wezmą posiłki. Cholera, bez nich nie znajdziemy tego tajnego przejścia. I jak teraz wejdziemy? Jak? A srak, obejdziemy miasto dookoła i wejdziemy przez drugą bramę. No szkurwa, panowie, mamy problem. Witajcie, łowcy nagród, w dniu waszej zagłady. Nie sądziłem, że to kiedyś powiem. Spierdalane. Co? Nie pytaj się, głupio, tylko dalej lecimy za Ignisem. Coś dużo tych armorów ostatnio chcesz. Co ty, Adi, myślisz, że sram tym towarem? No tak właśnie kurwa myślę, a tak poza tym, aż mnie pytanie naszło, czy ty tego nie sprzedawałeś jakiejś podejrzanej kolesiówie z innego wymiaru? Babie z kutasem? Tak, jak najbardziej, sprzedałem. A ty skąd wiesz, że miała kutasa? Ej, no kurde, ale to nie było pedalstwo. Jak Boga kocham. Wcale nie. No po prostu po udanym dealu ona do mnie zaczęła startować, to ja se myślę, czemu nie. A nóż zarucham. Musiał być z niej ostry popierdol, bo przedstawiła mi się jako uczennica wątróbki. No ale cóż, imię to nie wszystko. Przecie moje imię, to Obi. Brzmi jak imię niedorozwiniętego dzieciaka z Downem i zespołem ADHD. No i koniec końców, po romantycznej kolacji w McDonaldzie poszliśmy do mnie do domu. No to bez zbędnych ceregieli jej cyckami się pobawiłem, a potem strupi siora w jej kakao. Je budu budu i było po robocie. Ja jestem spełniony, a ona na to. Teraz moja kolej. Ona się odwraca i ja patrzę, a tam taki kutach zwisa. Nie dość, że większy od mojego, to jeszcze oskalpowany na modę izraelską. Kurwa, tak się żem przestraszył, że spierdzieliłem aż na metanę i przez 3 miesiące po tym incydencie penisa żurowałem do Mestosem. Ta, bardzo ciekawe, panie Tobi, ale serio, nie się pan z nami, zabieraj się, zmywamy stąd. Cholera, nie ma ich w hotelu. A, w kiciu tylko jakiś pirat wrzeszczy na superfelka. I co krok natykamy się na samych porąbańców, którzy chcą nas zabić w imię jakiegoś wyimaginowanego pojeba. Jak ich nie było, to oznaczać to może, że po jakiś chuj poleźli do portu. Bardzo głupi ruch, poza pewnie Nergal zebrał tam już swoich wyznawców. Dobra, bracia, jedyni godni uratowania z tej Sodomy i Gomory są jeszcze wasi przyjaciele. Chodźcie za swym pasterzem, baranki. Ta epicki z ciebie pasterz, bo te swoje baranki
poranki co 5 minut wprowadzasz między watachy wilków. Ej, to ja miałem prowadzić bracia. Ej, zwolnijcie w tej kietce, ciężko się biega. Ej, bo policzę wam to jako grzech ciężki. O nie, to o cycek i klony Adiego. Na socjalistyczne jądra Lenina. To coś się bezpłciowo rozmnaża. To ci się rek udało. Tak bardzo śmieszne. Ha ha. Ha 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 ha. Ha. A ten w czarnym to twój nowy chłopak czy co? Własnej matki. Nie poznajesz? Kurwa bodź i zaraz w ten nieogolony pysk przywalę. Ej chłopak Jogar, czemu się tak dziś kłóci? Tak przecie jak szukaliśmy razem dealera, to takich sprzeczek nie było. Co to wtedy się coś zjebało? Bo byliśmy za spokojne. My się od zawsze tak lubimy cisnąć. Dobra mniejsza. Jak tam detronizacja pseudohagena? A srak, fałszywy hagen, czyli Negral zmiał i zaraz nas zaatakują jego powalone fanatyki. Oni tu jakieś dziwne bóstwo czczą. Wiesz o tym? Kurwa, wiedziałem, że jak wam coś kazać zrobić, to zjebiecie. A chuj, później się nim zajmiemy. No a teraz to się panowie zmywamy, bo zara nas ci wariaci znajdą. Szczęść Boże szlachetne. Hopy Jorzem jest najbogatszy chłop we Khornis. Jorzem, łonar Boryna, a tome ochroniary. Josz nupam tego bame baryłel erdachygena. Czy hopy wie takaj? On bojo, że chmadoń. Interesa. A we miasto chodzą same bobaki i jakie czuczeły i złe policaje. Jorzem chciał na tego lirda wiszczeć za tony bezpieczeństwo we miasto. Czy wychopy też szajbusy, czy mają pomocy data? O kurwa. Chodźcie bliżej do mnie, nędzne worki flaków. Jak śmiesz wnosić światło do mojego legowiska, musisz umrzeć. Wspaniały, dostojny, seksowny, sławny, straszny, satanistyczny, srogi, super, suitaszny lordzie obtocienisty, wreszcie się nam objawiłeś. Teraz cały świat zostanie zniszczony, a my twe sługi przetrwamy i nadejdą nowe wspaniałe czasy. Kurwa Negral, przestań mówić jak jakiś popierdol, bo ja ni chuja nie rozumiem z tego co do mnie mówisz ciebie. Ależ wspaniały lordzie obtocienisty, jak to nie podoba ci się mój seksowny głos? Nagra serio, garnij się. HMM, okej, postaram się, ale czemu lordzie chciałeś zabić Cierniego? To był dobry chłopak, pomagał mi obdzierać ze skóry ludzi, to on dostarczał nam rytualną kokainę. On tobie złożył ofiarę z trzech dziewic. I to on poprosił nas, byśmy się masturbowali przed pańskim posążkiem lordzie obtocienisty. Kurwa, że co? Serio waliliście konia przed moją podobizną? Ja pierdolę, ale z was gejowskie zjeby i gejowskie pedały. Mam nadzieję, że to nagraliście. Tak oczywiście, ale po co to pan u lordzie obtocienisty? Nie twoja sprawa, Negral, wiesz, właśnie się skapłem, że słowo obtocienisty wymawiasz poprawnie bez tej multiliterki S. A dobra, chuj z tym. Słuchaj. Ale... Kurwa, zawrzyj tą swoją japę. Lordzie. No patrzcie, nie dość, że głupi to jeszcze idiota. Słuchaj, to bywanie zajebane. Powiem to ultra prostym przekazie. Moja obecna postać to tylko cień. Mizerna kupa energii przez, którą komunikuję się z wami z przedpiekła. Każde moje słowo, każdy promień światła, każdy czar rzucony przeze mnie osłabia moją postać. Abym mógł w pełni przybyć, musimy odprawić magiczny rytuał. Zdobędziecie składniki eliksiru i poczekamy na dobry układ gwiazd. Gdy rytuał się dopełni, ja będę niepokonany. Oj, będziecie potrzebowali pomocy Kosmokratosa. Chciałem się bezpośrednio skontaktować z nim, ale pech chciał, że bez przerwy komunikuję się z takimi popierdłami jak ty. Czyli nas trochę okłamałeś, lordzie. My sami się tego nie podejmiemy. Może poszukamy tego Kosmokratesa i z nim zawrzemy Kurwa, wypierdalaj ziemię w podskokach. Kurwa, daj mi chwilę odsapnąć, a ja pomyślę jak ci ten rytuał objaśnić, ten bananie.
Ignis, cholercia, co to był za maner? I co teraz? A taki manewr, że Lord Judasz Hagen chciał nas wyeliminować. Mam tylko nadzieję, że nasza brygada jakoś sobie w gówno nie stradzi. A ryzyk Jacob zarąbany już skombinował nowe oddziały Jehowitów. Musimy działać szybko. Nie rozumiem, co robimy, bo podejrzewam, że zaraz Jehowy nas znajdą. No właśnie, czemu się nie bijemy z nimi dalej? Słuchajcie, trafiła się nam naprawdę epicka sytuacja. Epicka? Mamy przegrane przecież. Niech, już wam wyjaśniam. Jacob nienawidzi Hagena. Hagen nienawidzi Jacoba. Hagen myśli, że Jacob i jego armia są martwi. Nie spodziewa się ataku z ich strony. W sensie, że mamy pomóc Jehowom? Nie ma mowy. Nie to, że od razu pomóc. Po prostu jedni drugich nienawidzą. Rzadko tak robimy, ale trzeba zastosować podstęp. Czyli jak to rozegramy, szefie? No musimy odwrócić ich uwagę od nas. Jak mówiłem, między naszymi wrogami panuje nienawiść. Wystarczy iskra i jeb. Musimy coś odwalić nowemu oddziałowi Jehowy, by Jacob swój gniew przeniósł na Lorda Huygena. A Lord dostanie wpierdy, bo się nie spodziewa. Tylko nie wiem, co można by zrobić, by mocno podminować Jehowy. O to się nie martw. Ja mam genialny pomysł. Tyle, że musimy się wrócić do bazy Jehowych i ktoś będzie musiał się przebrać za pewną postać, by mocno odwrócić uwagę tych nowych oddziałów. Tak, ale kto będzie na tyle szalony, by się podjąć tego zadania? Co się tak gapicie?